Witam. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem rośliny naparstnice. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania oraz komentowania. Naparstnica jest to rodzaj roślin z rodziny babkowatych, klasyfikowany do rodziny trędownikowatych. Rodzaj obejmuje około 19 gatunków występujących głównie na obszarze śródziemnomorskim, w Afryce Północnej, Europie, Azji Zachodniej i Azji Środkowej. Najbardziej zróżnicowane są na Półwyspie Iberyjskim i w Azji Mniejsze. W Polsce gatunkiem rodzimym jest tylko naparstnica zwyczajna. Rośliny uprawiane są jako ozdobne i lecznicze. Naparstnica purpurowa jest byliną dwuletnią. Najładniej kwitnie w drugim roku po wysiewie i dlatego naparstnicę purpurową uprawia się jako roślinę dwuletnią. W pierwszym roku tworzy rozetę jajowato-lancetowatych, dużych, owłosionych liści. Naparstnica purpurowa kwitnie w okresie od czerwca do sierpnia. Wtedy to wyrastają proste, sztywne pędy kwiatostanowe o wysokości nawet do metra wysokości, zakończone gronem dzwonkowatych, dużych, zwisających kwiatów. Jest to roślina niewymagająca i łatwa w uprawie. Rośnie na glebach przeciętnych, dobrze uprawionych, niezbyt ciężkich i wilgotnych. Wymaga stanowiska słonecznego lub lekko cienistego. Wspaniała, majestatyczna naparstnica, to prawdziwa ozdoba ogrodów romantycznych, rustykalnych lub angielskich. Naparstnicę purpurową sadzi się na dużych rabatach bylinowych i w grupach. Znakomicie nadaje się do ogrodów w stylu wiejskim i naturalistycznym. Naparstnica nadaje się także na kwiat cięty. Naparstnicę wysiewamy z nasion. Jest to proces czasowo długotrwały. Polecany dla ogrodników hobbystów. Oczekiwanie na kwiaty naparstnicy możemy sobie jednak znacznie skrócić, kupując wiosną gotowe, jednoroczne sadzonki u producenta lub na targu. Zakwitną niedługo po posadzeniu, więc nie trzeba będzie na nie czekać cały rok.